Rozmowa poranka. W studiu ksiądz biskup Artur Ważny, nowy biskup sosnowiecki. Szczęść Boże, witamy w Radiu M. Szczęść Boże, kłaniam się. Jak wyglądają pierwsze wrażenia, księże biskupie, z diecezji sosnowieckiej? Refleksje jakieś? Pierwsze wrażenia są piękne, bo jak się budzę i patrzę przez okno, to widzę mural Sosnowy Początek. I cały czas mnie to mobilizuje, przynajmniej jeszcze do tej pory, więc to jest początek. A jak ponad ten mural się spojrzy? Ponad mural to okno nie sięga, ale na prawo jest katedra i patrzę na nią i przypominam sobie, że kiedyś ten dach spłonął i widzę, że jest odbudowany. To taki symbol może, rzeczywiście. Dla mnie to jest ważny symbol. Czyli jest nadzieja, a presja jest? Nie ma presji, była presja. Tak, to wiem, że była presja nawet przed moim przyjściem i miałem tę świadomość, że media tę presję wywierały. Ale kiedy jestem tutaj w środku, to czuję to trochę inaczej. A ma ksiądz biskup takie poczucie, że no, z kilku powodów, pewnie za chwilę sobie o nich tutaj powiemy, objął przed momentem no, bodaj najbardziej wymagającą diecezję w Polsce? Nie mam porównania. To znaczy mam, jeśli chodzi o naszą diecezję, tak. Ich diecezję tarnowską, bo już tak staram się o tym mówić. Ale to była inna odpowiedzialność. Biskup pomocniczy jednak ma inną perspektywę, natomiast no, diecezjalny podejmuje decyzję sam, oczywiście konsultując. Tego jeszcze nie czuję, ale wiem, że to ode mnie będzie zależeć. No, jeśli się przyjmie, że te głosy, które pojawiały się pewnie w ostatnich miesiącach, a nawet na pewno o tym, że diecezja sosnowiecka to najlepiej, gdyby została zlikwidowana, czy mówiąc może bardziej dosadnie zaorana i to są głosy przesadzone, no to może być tak, że ten proces uzdrawiania to będzie długi proces i bolesny, a może to jest taki cały problem, który trzeba rozwiązać nie tyle na poziomie jednostek, bo teraz mamy rozwiązania na poziomie jednostek, ale przed księdzem biskupem takie rozwiązania systemowe. Tak, a więc dużo na tych barkach. Bez wątpienia. Ważna jest pewna diagnoza, bo to wymaga pewnego rozeznania, żeby nie czynić jakichś pochopnych ruchów. Ale z drugiej strony wiem, że historia Kościoła pokazuje, że tak jak jednostki rzeczywistość społeczną niszczyły, tak jednostki mogą ją też odbudowywać. Święci budują też nową rzeczywistość i liczę też na wyjątkowych ludzi, których już spotykam w diecezji sosnowieckiej, ale też równolegle trzeba dbać o taką systemową odnowę. A jakby to miało wyglądać? Czy już ksiądz biskup ma jakiś plan na to? Jeśli patrzę na te przykre skutki, które widzieliśmy, to myślę, że najczęściej to się bierze ze słabego życia duchowego i ze słabej relacji z Panem Bogiem, z ludźmi, bo to wpływa na tożsamość, a potem, kiedy znamy naszą tożsamość, to wiemy, co mamy robić. Więc jeśli ludzie nie wiedzieli, kim są, to robili różne dziwne rzeczy. Więc teraz trzeba ten proces odwrócić, tak? Trzeba wrócić do źródła, czyli do relacji z Bogiem i z ludźmi. To trzeba stwierdzić, czego zabrakło? Czy... Ja myślę, że patrząc na te gorzkie owoce, zgniłe owoce pewnych, które pewne wydarzenia były jakby objawem, to, no to wynika ze słabego życia duchowego, z braku relacji z Panem Bogiem, z życia modlitwy. To jest konsekwencja. Życie duchowe nie lubi pustki, próżni, więc zawsze wtedy coś się tam wciska, nuda, a nuda sprawia, że szukamy różnych podniet i pojawiają się skandale. A nie ma ksiądz biskup takiego poczucia, że jeśli to tak rzeczywiście trwało przez lata, tak jak ksiądz biskup mówi, no to jeszcze nie koniec i jakieś nowe informacje pewnie kiedyś mogą się pojawić. Być może. Ewangelia jest zawsze dobrą nowiną. Jezus o tym mówi, ale mówi też, a to jest dobra nowina, że skandale zawsze będą, zgorszenia zawsze będą. Biada tym, przez które one przychodzą, tak? Ale one zawsze będą, więc pewno się należy spodziewać, że tu i ówdzie coś tam jeszcze się pojawi. Natomiast receptą, jak on mówi, dla nas jest większa wiara. No to może o innym problemie porozmawiajmy, a może to nie problem, tylko wyzwanie. No bo tak, w diecezji sosnowieckiej nie ma seminarium jako takiego już od pewnego czasu, ale nie ma też kandydatów na prezbiterów. Nie ma chętnych na to, by zostać księdzem. Jak na to odpowiedzieć? No myślę, że to jest złożony problem, bo widzę, że też w innych diecezjach nie ma kandydatów. Ale diecezja sosnowiecka to jest taki wyraźny przykład. To no, ale spektakularny. Na pierwszym roku nie ma nikogo, na kolejnych latach paru już jest, czy jeszcze jest. Na pewno boleśnie dotknęła ich też ta sytuacja z zamordowanym diakonem. To też jest cios i widzę, jak rozmawiam z klerykami, że to nie jest dla nich łatwe.
Ale wiem, że Pan Bóg zawsze powołuje, zawsze powoływał nie tylko do kapłaństwa, ale i do małżeństwa. Widzimy, że do małżeństwa też wielu ludzi nie bardzo się garnie, takiego sakramentalnego. Więc to jest taka szersza trochę sprawa, ale chodzi o odpowiedź młodego człowieka, więc kontekst społeczny, kontekst kulturowy sprawia, że wielu młodych ludzi no niekoniecznie chce pójść tą drogą, a jeszcze znając sytuację, tak, no to trochę się wstydzą, trochę się boją. Mam taką informację od jednego z biskupów, było takie spotkanie młodzieży w pewnym miejscu i przedstawiano uczestników i młoda dziewczyna podeszła do niego i mówi: tylko niech ksiądz nie mówi, że jestem z Sosnowca. Więc to jest pewien problem, który gdzieś tam dotyka młode serca i trudno jest być w takim towarzystwie. Dla wielu to nie jest łatwe, ale ja wierzę, że wciąż Pan Bóg powołuje i znajdą się młodzi ludzie, którzy na tę odpowiedź... Znaczy, doświadczenie ksiądz biskup w tej kwestii na pewno ma, jeśli chodzi właśnie o ludzi młodych, no bo w konferencji Episkopatu Polski ksiądz biskup właśnie za duszpasterstwo młodzieży odpowiadał, ale także za nową ewangelizację. To pozwala wypracować już jakieś metody wyjścia do tych ludzi, czy mówienia do nich odpowiedniego? Ja mam takie doświadczenie z różnych spotkań z młodzieżą, czasem jestem właśnie zapraszany, że oni bardzo cenią sobie kogoś, kto ich słucha i kto ma dla nich czas. I to jest takie pierwsze, bo widzę, że dla wielu młodych to jest jakby objaw tego, że komuś na nich zależy. Bo daje mu czas, daje mu uszy do słuchania i czasami to wystarczy. Budzi się relacja, tworzy się relacja i potem z niej może wynikać coś więcej, więc liczę na taką obecność też wśród młodych i spotkania z nimi. Cieszę się, że niedługo w Sosnowcu będziemy mieć też takie duże spotkanie, które młodzi organizują sami młodzi w październiku. Już reklamuję 5 października Festiwal Młodych. A to się wzięło właśnie z takiego ich, jak słyszałem, no zawieszenia, tak? Co my mamy robić po tych skandalach? Mamy iść do spowiedzi, a nie wiadomo, kto tam siedzi w tym konfesjonale, więc to był taki bolesny moment, ale potem uświadomili sobie, ktoś im podpowiedział, że tam, gdzie wzmógł się grzech, jeszcze obficiej rozlała się łaska i postanowili zorganizować coś dla ich rówieśników, więc to pokazuje, że na młodych można polegać. Osoby świeckie, niekoniecznie młode, albo trochę starsze niż młode, już do księdza biskupa przyszły z jakimiś przemyśleniami? Ciągle przychodzą. Rano, kiedy się budzę i patrzę na kalendarz, to widzę, że ksiądz kapelan ciągle coś tam nowego wpisuje i ten kalendarz bardzo się wypełnia. Wieczorami zwykle to jest spotkanie ze starszymi już ludźmi świeckimi, a potem z kapłanami. Jeżdżę po diecezji, odwiedzam dekanaty, a do południa spotkania ze współpracownikami, no i ze świeckimi, więc bardzo intensywny czas teraz jest. Może większym problemem niż ci, którzy przychodzą, są ci, którzy przyjść nie chcą, bo kiedyś przychodzili, byli blisko, a po tym wszystkim, co się działo, już na tyle się oddalili, że będzie problem z powrotem. Tak, ale myślę, że strategia jest taka, że najpierw spotykam się z tymi, którzy są, którzy chcą rozmawiać, a potem, tak jak Kościół cały, trzeba wyjść. I to jest kolejny etap. Wychodzenie, szukanie tych, którzy mogliby coś nowego wnieść, pięknego, świeżego do Kościoła, a z różnych powodów chodzą po jego obrzeżach albo nawet poza granicami, więc no taka jest rola Kościoła. Ale najpierw trzeba to robić z kimś, więc z tymi, którzy są. Jak ksiądz biskup, to na koniec moje pytanie, widzi rolę właśnie ludzi świeckich w diecezji sosnowieckiej? Z racji tego może, że rzeczywiście tych prezbiterów będzie coraz mniej, no tak sugerują te ostatnie roczniki, no to może otwiera pole dla świeckich w większym stopniu. Tak, chociaż chciałbym, żeby to nie było z tego powodu, że jest coraz mniej księży, tylko z tego powodu, że to jest normalna struktura Kościoła, że tak wyglądamy jako Kościół, że i księża, i świeccy pełnią jakąś rolę, a w tym całym filmie, w tej całej przygodzie jest reżyserem Pan Bóg. Więc każdy z nas pełni swoją rolę i współpracując razem, każdy według własnego powołania w tej różnorodności możemy tworzyć jedność i być Kościołem takim, jaki ma być. Ksiądz biskup Artur Ważny, nowy biskup sosnowiecki. Dziękuję bardzo. Dziękuję, szczęść Boże. Radio M 107,6 FM.